Dzień dobry, kłaniam się nisko i witam Was w kolejnym odcinku ósmego biegu. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak oceniany jest Robert Kubica, czy sprawiedliwie, czy nie i dlaczego jest tak duża polaryzacja, jeśli chodzi o opinię w sprawie choćby tego wypadku z sobotnich kwalifikacji w Baku. Opowiem Wam też anegdotę o tym, jak Williams poszukiwał w padoku Roberta Kubicy. Nie ma na co czekać, zaczynamy. Na wstępie muszę się nieco wytłumaczyć i przeprosić Was, że ostatnio tych filmów nie ma zbyt wielu, ale zaczął się dla mnie sezon wyjazdowy, jeśli chodzi o wyścigi Formuły 1 i trudno jest to wszystko pogodzić, ale robię co mogę i mam nadzieję, że będę jakoś w przyszłości w stanie lepiej to wszystko sobie ogarniać. Dziś też wyjątkowo nieco inny anturaż, jeśli chodzi o to, gdzie nagrywam ten film. No a ten film będzie przede wszystkim o tym, jakie opinie pojawiły się na temat tego wypadku Roberta Kubicy z kwalifikacji w Baku, bo te opinie na ten temat były bardzo zdecydowane i widać było dwie grupy i moim zdaniem ani jedna, ani druga grupa po pierwsze nie mają racji, a po drugie robią krzywdę sobie i trochę robią też krzywdę Robertowi Kubicy, bo wtedy cała ta otoczka wokół niego robi się po prostu trochę niezdrowa. O jakich dwóch grupach mówię? No mówię o grupie pierwszej, która absolutnie nie widzi żadnej możliwości, że Robert Kubica popełnił błąd. Po tym wypadku było wiele osób, które pisały, że to wszystko wina Williamsa, że to wszystko wina samochodu, że absolutnie tutaj nie było winy Roberta, bo samochód jest tak trudny w prowadzeniu, że po prostu jego winić nie można, a ta druga grupa to z kolei osoby, które mówiły to na pewno przez tę rękę, to na pewno przez ograniczenia i tutaj absolutnie to jest kolejny dowód na to, że Robert Kubica do jazdy w Formule 1 się nie nadaje, Orlen wyrzucił pieniądze w błoto, w ogóle zmarnowany czas, zmarnowane pieniądze i wszystko źle. No i dlaczego te obie grupy nie mają racji? No ta grupa, która mówi o ograniczeniach i o tym, że to wynika z kontuzji Roberta czy z pewnych ograniczeń właśnie, no to wszystko zostało już wyjaśnione i opowiedziane 1000 razy przed tym sezonem. Ja też wiele razy mówiłem o tym, że gdyby to miało mieć jakikolwiek wpływ na formę Roberta Kubicy, to on po prostu do Formuły 1 by nie wracał, bo on wie, że to on ma najwięcej do stracenia i tak samo Williams nie zdecydowałby się go zatrudnić, gdyby wiedział, że to może wpłynąć właśnie na takie błędy, że to może mieć jakiś wpływ na jego formę, no bo zespół Formuły 1 nie chce ryzykować zatrudnienia kierowcy, który mógłby popełniać kosztowne błędy non-stop właśnie z powodu jakichś ograniczeń, więc tu absolutnie nie ma mowy, ale domyślam się, że wiele z tych komentarzy to są po prostu jakieś trolle, jakieś osoby, które po prostu żyją z tego i czerpią radość z tego, że obrażają innych i robią pewną zawieruchę w jakichś różnych środowiskach. No i z tym trzeba się nauczyć żyć i to jakoś zaakceptować. I to będzie się jeszcze pojawiało na pewno na przestrzeni tego sezonu bardzo, bardzo często. A jeśli chodzi o tę drugą grupę, to ona też robi krzywdę Robertowi Kubicy w Formule 1 i temu całemu środowisku, jeśli chodzi o starty Polaka w tym sporcie. No bo nie możemy tak podchodzić do jego startów. Nie możemy uważać, że absolutnie wszystko, co się ewentualnie źle wydarzy na torze, w kwalifikacjach, w wyścigach czy w treningach, to na pewno nie jest wina Roberta Kubicy. Tym bardziej, że sam Robert, który wysiadł z samochodu po tych kwalifikacjach, on sam powiedział, że okej, samochód nie prowadził się idealnie. Okej, w samochodzie był problem, który już wcześniej sprawił, że prawie się rozbił. Później dowiedzieliśmy się, że chodzi o hamulce, które po prostu przy hamowaniu ściągały samochód w jedną stronę. Oczywiście to nie jest idealna sytuacja i oczywiście to na pewno miało wpływ na ten wypadek, ale Robert Kubica od razu po tym zdanie, po tej wypowiedzi o tych problemach z samochodem przyznał, że ja nie szukam wymówek, bo to była po prostu moja wina. Trzeba było założyć sobie większy margines, więc jeśli Robert Kubica tak mówi, a to jest człowiek, który też kiedyś już to podkreślałem, jest bardzo szczery i bardzo twardy i brutalny, jeśli chodzi o ocenę pewnych sytuacji, także jeśli chodzi o ocenę jego formy, no to przyznał wprost, to była jego wina. Tak samo to miało miejsce w Australii, gdy przyłożył 2 razy w ścianę, mówił, no, że to po prostu wynikało z jego jakichś błędów. Oczywiście sytuacja nie jest idealna z samochodem i oczywiście to nie jest idealny moment i idealne warunki, aby Robert Kubica, któremu brakuje jazdy, któremu brakuje kilometrów, aby wdrażał się w ten sport, bo cały czas on jeszcze w ten sport się trochę musi wdrażać podczas tego swojego drugiego, jakby nie było, debiutu w Formule 1. No to musimy pamiętać, że błędy się zdarzają. Każdemu kierowcy błędy się zdarzają i po prostu musimy z tym żyć i się do tego przyzwyczaić i nie wygłaszać takich opinii, że absolutnie tutaj mowy o jakiejś jego winie nie ma.
Każdy popełnia błędy. Sebastian Vettel zeszły rok, tor Hockenheim, tor, na którym on czuje się znakomicie. Zaczyna padać deszcz, Sebastian Vettel wypada z wyścigu, uderza w bandę i tak naprawdę moim zdaniem to jest jeden z decydujących momentów, w którym Ferrari przegrało Mistrzostwo Świata, bo wtedy Lewis Hamilton, startujący z 14 chyba pola, ostatecznie wygrał ten wyścig. Daniel Ricciardo w Baku chociażby, człowiek, który jest znakomity, jeśli chodzi o manewry wyprzedzania, kompletnie myli się, jeśli chodzi o próbę wyprzedzenia Daniela Kwiata. Robi to w dziwnym miejscu, robi to w złym miejscu. No i nie dość, że przestrzelił zakręt, to jeszcze cofając. To było bardzo dziwne i bardzo głupie. Uderzył w Daniela Kwiata, zepsuł weekend Renault, zepsuł sobie kolejny weekend, bo o 3 pozycje do tyłu będzie przesunięty na starcie. Charles Leclerc, czyli człowiek, który jest przecież no moim zdaniem chyba największym talentem, jeśli chodzi o obecną stawkę Formuły 1, no tych młodych kierowców, też popełnił błąd. I też są ludzie, którzy mówią, albo strategia Ferrari na te kwalifikacje była głupia, po co go wypuścili na takich oponach? On powiedział, okej, byłem na takich oponach, ale trzeba było pomyśleć, trzeba było się zastanowić, jak pojechać na tych oponach i to jest tylko i wyłącznie moja wina, więc naprawdę. Takie błędy się zdarzają, to się będzie jeszcze zdarzało w przypadku Roberta zapewne. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby te błędy się nigdy nie przydarzały, ale nie ma w stawce kierowców nieomylnych. Błędy popełnia absolutnie każdy w tej stawce. No i po prostu dobrze by było, gdyby każdy nieco spuścił powietrza i czasami się zastanowił, co pisze, bo później robią się jakieś głupie i zupełnie niepotrzebne dyskusje. Tak samo jak w przypadku tego, że od 4 wyścigów słyszymy, że Williams na pewno faworyzuje Brytyjczyka, co też jest bardzo moim zdaniem krzywdzącą opinią też dla George'a Russella. Moim zdaniem o faworyzowaniu w tym momencie absolutnie nie ma mowy, bo nie ma żadnego sensu, aby Williams w tym momencie, Williams, który walczy o przetrwanie, Williams, który walczy, żeby w ogóle te samochody się jakkolwiek trzymały kupy, aby jeszcze myślał o tym, co zrobić, aby faworyzować kierowcę z Wielkiej Brytanii. No nie, to jest kompletna głupota. Jeśli chodzi o Williamsa, przechodząc do nieco innego tematu, no to oczywiście ten weekend tylko podkreślił to, w jak złej sytuacji, kondycji i położeniu jest ten zespół. 9 minut, o tyle pomylili się inżynierowie w Williamsie, wypuszczając Roberta Kubicę na koniec alei serwisowej do wyścigu, przez to dostał karę przejazdu przez aleję serwisową. No kompletnie dziwny, głupi błąd, nie wiadomo z czego tak naprawdę się bierze. No prawdopodobnie bierze się z tego, że tam po prostu jest ogromny, ogromny bałagan w wielu różnych obszarach. No i tak naprawdę, jeśli chodzi jeszcze o tego pecha, czyli o studzienkę, czyli o to, że Robert Kubica rozbił samochód, a jest to sytuacja dla Williamsa bardzo trudna, bo tych części nie ma wcale wielu. No to też pojawiły się teraz opinie, czytałem o brazylijskiej dziennikarce, która już od kilku ładnych lat pojawia się w padoku, to jest dziennikarka radiowa, która powiedziała, że gdyby George Russell tego samochodu w piątek nie rozbił na skutek tej studzienki, to nadwozie, które zostało przekazane Russellowi na sobotę, trafiłoby do Roberta Kubicy od wyścigu w Barcelonie. No i też już widzę, że wszyscy jakby przykleili się do tej opinii, mówią, no tak, no znowu Russell dostał to, co lepsze, okej, na skutek jakichś dziwnych wydarzeń w piątek, no ale znowu ucierpi na tym Robert Kubica, ale znowu jakby musimy spojrzeć na to z pewnym dystansem, bo nie wiemy tak naprawdę do końca, jaka jest prawda, nie wiemy, na ile to są prawdziwe doniesienia, czy rzeczywiście tak było, wiemy, jak skomplikowanym sportem jest Formuła 1 i jak to wszystko się szybko zmienia, więc też wstrzymałbym się z jakby jednoznacznymi opiniami, że tak na pewno to nadwozie, podwozie, samochód, jak zwał, tak zwał, miało trafić do Roberta Kubicy od wyścigów w Barcelonie. Trudno jest to na razie weryfikować, bo sami widzicie, że gdy pytamy Roberta Kubicę w Eleven Sports o kwestie związane z budową samochodu, o kwestie związane z częściami, to Robert Kubica tylko się uśmiecha i mówi, nie wiem, o sprawy techniczne pytajcie zespołu. Tak było, gdy zapytałem go po wyścigu, czy będą jakieś poprawki na Grand Prix Hiszpanii. To też są trochę dziwne i nietypowe wypowiedzi pokazujące, jak coś nie do końca działa w Williamsie. Na razie tego światełka w tunelu, trzeba przyznać szczerze i brutalnie, nie ma, jeśli chodzi o jakąkolwiek poprawę w tym zespole, choć George Russell mówił, że nad jakimiś poprawkami Williams pracuje, ale ile to da i jaki to przyniesie skutek, zobaczymy. Też czytałem gdzieś taką wypowiedź George'a, który stwierdził, że tak naprawdę ten weekend w Barcelonie pokaże, czy Williams ma jeszcze co się łudzić, jeśli chodzi o jakąś poprawę w tym sezonie. Zobaczymy, czy będzie w takim samym tonie wypowiadał się już po przyjeździe do Barcelony, czy trochę to będą jednak bardziej stonowane wypowiedzi, no bo gdyby okazało się już w Barcelonie, że to jest absolutny koniec sezonu, no to
Nie wiem, czy PR-owcy Williamsa byliby z tego zadowoleni, bo jednak sponsorzy, jednak kupę pieniędzy zostało w to wszystko wpakowane i zespół średnio chciałby chyba przyznawać w trakcie piątego wyścigu, że to już jest koniec, to jest finito i my o nic tutaj już na pewno walczyć nie będziemy, przygotowujemy się na kolejne sezony. No a na koniec jeszcze ta zapowiadana, no w sumie anegdotka, jeśli chodzi o Roberta Kubicę i też o to, jak to wszystko działa w Williamsie. Sobota kończy się, jest czerwona flaga po tym wypadku Roberta Kubicy. Robert wsiada do samochodu z lekarzem, jest przetransportowany do centrum medycznego. Duża niepewność tak naprawdę, co się stało, choć widzieliśmy, że oczywiście Robert o własnych siłach z samochodu wysiadł i tak dalej. Czekamy w padoku na to, aż Robert Kubica wyjdzie z tego centrum medycznego, w zasadzie zostanie przywieziony z tego centrum medycznego do padoku, a później wyjdzie do dziennikarzy, bo zwykle taka jest procedura. No i stała tam oficerka prasowa Williamsa, zapytałem ją, co się dzieje z Robertem, dlaczego tak długo czekamy, bo to już się przedłużało, to było jakieś 20-30 minut po tym wypadku, a ona powiedziała, nie musisz się martwić, z Robertem jest wszystko ok, 10 minut temu opuścił centrum medyczne, tylko nie do końca wiemy, gdzie on jest. To jest dosyć dziwne, bo jednocześnie widzieliśmy fizjoterapeutę Roberta Kubicy, czyli tego człowieka, który wcześniej pracował z Fernando Alonso i jeszcze jednego oficera prasowego Williamsa, którzy krążyli i w jedną, i w drugą stronę padoku, tak jakby co chwilę mieli inne informacje, gdzie się Robert Kubica znajduje. Trochę to trwało i trochę naprawdę oni tych okrążeń w padoku zrobili. W końcu go znaleźli. W międzyczasie jeszcze rozbił się Charles Leclerc, który dużo szybciej zdążył się przebrać jeszcze i przyjść do tej tak zwanej zagrody, w której czekali na niego dziennikarze. Robert Kubica oczywiście w końcu też się tam pojawił, ale to też pokazuje, jakie czasami zamieszanie jest w tym zespole, jak to nie wszystko do końca gra. Zapytany zresztą było to później Robert Kubica na spotkaniu z dziennikarzami prasowymi i powiedział, nie no, jak się zgubiłem? W życiu się nie zgubiłem, po prostu byłem w centrum medycznym, które jest w miejscu, o którym wszyscy dobrze wiedzą i absolutnie tutaj nie ma mowy, że ktoś na mnie czekał, czy ktoś nie wiedział, gdzie ja jestem. No więc taka nietypowa sytuacja, ale też podkreślająca to, co się w tym zespole dzieje i jak wygląda czasami też komunikacja w takich bardzo prostych sytuacjach. No i cóż, no i tradycyjnie, jak to przy każdym filmie związanym z Williamsem, kończy tym, że mamy nadzieję, że jakoś to się wszystko poprawi, choć oczywiście z wyścigu na wyścig te nadzieje są coraz mniejsze, ale trzymamy kciuki i zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, bo to sport nieprzewidywalny, więc trzeba wierzyć, moi drodzy. No a tymczasem to już wszystko. Mam nadzieję, że kolejny film już w następnym tygodniu pojawi się na kanale. No a później Grand Prix Hiszpanii, czyli weekend, który zwykle oznacza to, że wiele zespołów, w zasadzie wszystkie zespoły przywożą jakieś poprawki. Mamy nadzieję, że tak będzie w przypadku Williamsa i mamy nadzieję, że te poprawki przyniosą jakiś efekt. Później jeszcze testy, więc sporo tej Formuły 1 w najbliższych dniach będzie. A tymczasem to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.